Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o wczoraj wprowadzonym i wczoraj odwołanym stanie wojennym w Korei Południowej pytanie: co to oznacza dla tamtego regionu, ale także co to oznacza dla bezpieczeństwa państwa polskiego i dla polskiej polityki obronnej. Następnie przejdziemy do tematu sankcji, sankcji, a właściwie już można powiedzieć pewnego rodzaju wojny handlowej, która jest między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Pytanie, czy będzie to dalej eskalować i oczywiście, jakie ma to znaczenie dla stabilności geoekonomicznej. I wreszcie temat ostatni, ale nie najmniej istotny: pytanie, co dalej z telewizją BielSat. To jest właściwie pytanie nie tyle, czy likwidować, bo to jest. Oczywiste, że tak, tylko pytanie jak i za, jaką, i za jaką cenę. No, w tym kontekście także skomentuję wczorajszą konferencję, konferencję prasową. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go. Dziękuję za każdą postawioną kawę, dziękuję za Państwa komentarze. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. 3 grudnia 2024 roku prezydent Korei Południowej Yoon Seok-yol wygłosił przemówienie, w którym ogłosił wprowadzenie w tym kraju stanu wojennego. Po około 6 godzinach został ten stan wojenny zniesiony. Zostało nakazane wycofanie wojsk z ulic Seulu. Natomiast opozycja w odwecie żąda natychmiastowego impeachmentu prezydenta, czyli odwołania, które ma to głosowanie nad odwołaniem prezydenta ma nastąpić 6 lub 7 grudnia bieżącego roku. Natomiast pytanie oczywiście o przyczyny tak dramatycznych Wydarzeń i tego politycznego trzęsienia ziemi w Korei Południowej, jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych na świecie, a zwłaszcza oczywiście na obszarze Indo-Pacyfiku, na obszarze Azji Wschodniej, to także bardzo ważny od niedawna partner w polityce obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, stąd te pytania to nie tylko pytania czysto geopolityczne związane z sytuacją bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, ale także pytania o nasze bezpieczeństwo tutaj w Polsce. Ten stan wojenny miał umożliwić pozbycie się sił sprzyjających Korei Północnej i utrzymanie porządku konstytucyjnego. Tak wynika z tych wszystkich doniesień, które przedstawiał sam prezydent Korei Południowej, jak i agencja Yonhap. Natomiast no, możemy tutaj oczywiście przytoczyć te wszystkie wypowiedzi, które taki, przypominają taki żargon, taką trochę nowomowę mówiącym o tym, o, to będzie cytat, o chronieniu wolnej Republiki Korei przed, zagrożeń, przed zagrożeniem ze strony północno-koreańskich sił komunistycznych, o wyplenieniu północno-koreańskich sił antypaństwowych, o wyplenieniu sił, które grożą wolność i dobrostan, i tak dalej, i tak dalej. No, Cała, można powiedzieć, taka narracja charakterystyczna dla określonej ideologii. Natomiast pytanie, o co tak naprawdę chodziło, chodziło o ten wewnętrzny spór w Korei, o próby odwoływania urzędników przez opozycję, urzędników, którzy, których byli, którzy byli mianowani przez właśnie prezydenta Jun-so-Giola. Widać, że ta walka polityczna narasta, że narasta także to ciśnienie związane z zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Widać, że żołnierze północno-koreańscy również nabywają doświadczenia bojowego, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jeżeli chodzi o doświadczenia płynące z wojny na Ukrainie, dysponują coraz lepszym uzbrojeniem rakietowym oczywiście bronią jądrową. W związku z tym te, to się oczywiście także przekłada na to ciśnienie wewnątrz, wewnątrz krajowe. Natomiast, no. Tutaj, patrząc na, to, na te działania prezydenta Juna, to można wskazać na, na, na pewnego rodzaju precedens, który został wprowadzony. Przykładem takich działań, na które się powoływał właśnie prezydent Korei Południowej, miał być wniosek opozycyjnej partii demokratycznej, która dysponuje większością w parlamencie. Tutaj warto, warto podać, o postawienie w stan oskarżenia niektórych prokuratorów oraz odrzucenie przez opozycję propozycji budżetu. I to zostało potraktowane przez prezydenta Korei Południowej jako pretekst właśnie do wypleniania. Wpływów Korei Północnej. No to może oczywiście w pewien sposób być przyjmowane w Europie, w Polsce w nieco, nie, nieco żartobliwie jako przerysowane, jako takie karykaturalne, wręcz groteskowe. Niemniej jednak no, trzeba tutaj zrozumieć pewną specyfikę funkcjonowania Korei Południowej po drugiej po wojnie światowej, zwłaszcza oczywiście po wojnie koreańskiej, i to, że rzeczywiście te napięcia narastają. Taka sytuacja wewnętrznej, no nie chcę powiedzieć anarchii, ale takiego wewnętrznego napięcia permanentnego napięcia w Korei Południowej, niewątpliwie jest korzystna i dla Chińskiej Republiki Ludowej, i oczywiście dla Korei Północnej, także dla Federacji Rosyjskiej, czyli dla tych wszystkich państw, które sprzeciwiają się polityce prowadzonej na Indo-Pacyfiku w formacie Quad czy Quad Plus tych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o tę sytuację wprowadzenia przez Jun Sogiola stanu wojennego, to dochodzi do do niego, doszło do niego w tej sytuacji, kiedy na tym Półwyspie Koreańskim to napięcie jest naprawdę bardzo duże. Kim Jong-un od miesięcy apeluje do północno-koreańskiej armii, by ta przygotowywała się do wojny. Wskazuje na zagrożenie, jakim, jakie stanowić mają i Stany Zjednoczone, i Korea Południowa. W ostatnim czasie to napięcie jeszcze wzrosło po tym, jak no, według różnych szacunków, od kilku nawet do kilkunastu tysięcy żołnierzy północno trafiło do Rosji, gdzie mają zdobywać to doświadczenie z wojny na Ukrainie, o czym wspomniałem, ale także mają zdobywać, zdaniem zachodnich mediów, także doświadczenie w działaniach ofensywnych przeciwko, no nawet nie tyle samej Ukrainie, co przeciwko sprzętowi zachodniemu, który jest tam używany. Seul obawia się, że w zamian za, za pomoc w wojnie z Ukrainą, Rosja, ma pomóc Korei Północnej w rozwoju broni rakietowej i broni jądrowej. Tutaj oczywiście wszyscy się obawiają, także wejścia w posiadanie przez Koreę Północną broni nie tylko broni termojądrowej, broni wodorowej, co byłoby no. Bardzo niebezpieczne już dla, dla tego systemu sił, który jest tam obecnie. Natomiast, natomiast to oczywiście w dłuższej perspektywie, patrząc także na doświadczenia z poprzednimi prezydentami Korei Południowej, no nie służy to bezpieczeństwu tego państwa i w mojej ocenie także za, powinno skłonić do głębokiej refleksji władze państwa polskiego. Władze państwa polskiego to Korea Południowa staje się krajem. Gdzie te wewnętrzne napięcia wzrastają, i nic nie wskazuje na to, aby one miały być wyeliminowane w dającej się przewidzieć perspektywie. Mamy do czynienia z policentryzacją świata, z konfliktami hegemonicznymi, narasta napięcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi o czym za chwilę jeszcze powiem. W związku z tym, ta decyzja o zakupie w Korei Południowej czołgów K2. Armato K9, samolotów FA-50 i artylerii rakietowej K-239, okazuje się, że była decyzją bardzo pochopną. Decyzją, która kompletnie nie uwzględniała czegoś takiego, co nazywa się ryzykiem geopolitycznym. Po pierwsze, mamy ryzyko geopolityczne wynikające z sytuacji wewnątrzpolitycznej w samej Korei Południowej. Po drugie, mamy do czynienia z ryzykiem geopolitycznym regionalnym, wynikającym ze sporu między Seulem a Pjongjangiem. Po trzecie, wreszcie, mamy do czynienia z bardzo napiętą sytuacją geopolityczną w regionie między Chinami, Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. I wreszcie, po czwarte, mamy do czynienia z bardzo niestabilną sytuacją geoekonomiczną, a mianowicie z groźbą zrywania łańcuchów dostaw. Obserwowaliśmy to w latach 2020-2022, jak część z łańcuchów dostaw była zrywana. Wiemy, że Konflikty hegemoniczne pociągają za sobą taką groźbę nawet deglobalizacji. W związku z tym, biorąc po, po, to, to wszystko pod uwagę i, że tak powiem, zamawiając tak ważny sprzęt dla wojska polskiego w, no, z partnerem, który jest tak daleko, który jest niestabilny politycznie, w tak, trudnej, w tak trudnym otoczeniu geopolitycznym, to jest ogromne ryzyko. Oczywiście, pytanie, czy Polska powinna w ogóle. Zamawiać, Armatochłbice powinna importować Armatochłobice, kiedy polska technologia, armatochaubice KRAB jest na miejscu, kiedy zdolności produkcyjne Polska ma, nic nie stoi na przeszkodzie, aby Polska rozwijała własne zdolności produkcyjne. Tutaj potrzebna jest wola polityczna i określone nakłady finansowe. No patrząc na to, jak budżet Polski jest marnotrawiony, jak jest przejadany przez całą armię urzędników, armię polityków, jak jest rozkradany z różnego rodzaju funduszy, nie funduszy itd, i tak dalej. I tak dalej. Co róż dowiadujemy się o różnego rodzaju akcjach CBA, prawda, innych służb państwowych itd. Tak, i tak aż zdziwienie bierze, aż naprawdę to jest, to jest coś niewyobrażalnego, że Polska nie produkuje nowoczesnego prochu. Nie ma takiej, takich, takich możliwości na dzisiaj, aby Polska produkowała i sprowadza proch nitrocelulozowy z zagranicy. No to jest coś niewyobrażalnego. Jak to się dzieje, że polskie armatochaubice zostały przekazane Ukrainie, a Polska musi kupować je se, no po prostu tysiące kilometrów od, od Polski, zamawiać z Korei Południowej armatochaubice, które sami możemy wy, po prostu produkować? No To jest coś niewyobrażalnego. Polska ma technologię do produkcji czołgów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby Polska rozwijała własny program czołgów. Kołgowy. To nie są, no to nie jest prawda, rocket science. To, to można spokojnie produkować w Polsce. Pytanie, co stało za tym, że taki sprzęt został zakontraktowany w Korei Południowej, że polski podatnik wyda na te zakupy około, uwaga, 70 miliardów złotych. 70 miliardów złotych, i to wszystko mimo tych turbulencji politycznych na Półwyspie Koreańskim. To jest właśnie niewyobrażalna sytuacja. Moim zdaniem, niestety, tego typu wewnętrzne napięcia w Korei Południowej mogą się, mogą się ponawiać i te i realne istnieje realne zagrożenie łańcuchów dostaw, co warto tak naprawdę przemyśleć i zrewidować polską politykę obronną. A jeśli już mowa o zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej w Azji Wschodniej i w ogóle w sytuacji geopolitycznej na świecie to warto. Podkreślić, że Chiny właśnie ogłosiły, iż wprowadzają zakaz eksportu do Stanów Zjednoczonych produktów związanych z galem, germanem i antymonem, czyli pierwiastkami mającymi potencjalne zastosowania wojskowe. Decyzja ta została podjęta dzień po restrykcjach Białego Domu nałożonych na chiński sektor półprzewodników. A zatem mamy do czynienia z nasileniem się. Powiedziałbym konfrontacji handlowej. Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało wczoraj, 3 grudnia, o wprowadzeniu tego zakazu i powiedziało wprost o produktach, tak zwanego podwójnego zastosowania. Te przepisy obejmują także bardzo rygorystyczną kontrolę końcowego odbiorcy wyrobów grafitowych wysyłanych do Stanów Zjednoczonych, no i widać, że eskaluje wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a, a Chinami. Tutaj wspomniałem o, tym, o, tym, o tych restrykcjach prowadzonych przez Biały Dom. Chodzi, chodzi o ten sektor półprzewodników gdzie władze w Waszyngtonie powiedziały wprost o obawach o bezpieczeństwo narodowe natomiast też trzeba jasno powiedzieć że Pekin już w ubiegłym roku zaczął wprowadzać limity na eksport tak zwanych minerałów krytycznych czy też pierwiastków krytycznych nowe przepisy zaostrzają już te istniejące restrykcje wy... wyłącznie w stosunku do Stanów Zjednoczonych no i Tutaj też warto powiedzieć o tym, że dane z Izb Celnych chińskich pokazują, że w tym roku, aż do października bieżącego roku, nie było chińskich dostaw wyrobów z Germanu ani Galu do Stanów Zjednoczonych, mimo że w 2023 roku był to odpowiednio czwarty i piąty. Najwyższy, największy rynek tych właśnie minerałów. No cóż, co do napięcia handlowego między tymi największymi gospodarkami świata, wszystko wskazuje na to, że będzie ono po prostu eskalować w najbliższych miesiącach, już po objęciu urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa, przypomnę tylko za przysiężenie ma się odbyć 20 stycznia 2025 roku. Amerykański miliarder i właśnie powtórnie wybrany na prezydenta. Trump już zapowiedział dodatkowe cła w wysokości 10% na import dóbr z Chin. Tutaj zresztą mówił o tym, że będą to wprowadzone cła powyżej wszelkich innych ceł w związku z tym, co jest nazywane już. Epidemią opioidową w Stanach Zjednoczonych. Chodzi m.in. o kwestię zalewu tzw. Tak fentanylem, czyli znaczy fentanylem, no, narkotykiem, który dziesiątkuje społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Widać, jaki to jest już potężny problem. Mówi się o tej epidemii opioidowej, i to jest coś, co będzie, będzie coraz mocniej eskalować w mojej Moi, mojej ocenie, i w tej perspektywie dającej się dającej się przewidzieć. Prezydent Elect Trump zapowiedział te cła na import, także dotyczące, dotyczące i Kanady, i Meksyku. To jest próba po, po, prawda, powstrzymania tego tych problemów, które, które są w Stanach Zjednoczonych, natomiast no nie, niewątpliwie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest to, jest to element przygotowywania się pod znacznie twardszy kurs wobec Chin. Już mówiłem przy okazji wyboru Donalda Trumpa na, na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, że otoczenie Trumpa jest naprawdę wybitnie antychińskie i bardzo proizraelskie. To będzie świadczyć o tym, że będzie narastać napięcie, yy, zarówno na Indo-Pacyfiku, jak i na Bliskim Wschodzie, i warto to uwzględniać także w analizach bezpieczeństwa państwa polskiego. Przyszłoroczny budżet telewizji BielSat ma wynosić 18 milionów złotych. I to, zdaniem byłej szefowej tej stacji, pani Agnieszki Romaszewskiej, faktycznie ma oznaczać likwidację tego kanału. Była dyrektorka telewizji BielSat zaapelowała. I do premiera Donalda Tuska i do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikol Sikorskiego o, cytuję, nielikwidowanie jedynej niezależnej białoruskiej telewizji. Koniec, koniec cytatu. No, była specjalna konferencja prasowa zorganizowana wczoraj, 3 grudnia, na której oczywiście bardzo się żalono. Mówiono, że ten budżet na 2025 rok to jest mniej niż Budżet na 2010 rok, no, i mamy tutaj powoływanie się na inflację, na to wszystko. Proszę sobie wyobrazić, zatem, jak ogromne środki od 2010 roku systematycznie co roku były z budżetu państwa polskiego, czyli z kieszeni nas jako podatników, przeznaczane na kanał, który tak naprawdę wspiera działania przeciwko prezydentowi Republiki Białoruś, a zatem przyczynia się do eskalowania napięcia w relacjach polsko-białoruskich. Wiemy doskonale, że telewizja Bielsat i jej funkcjonowanie, wspieranie tak zwanej opozycji białoruskiej jest, można powiedzieć, takim kamieniem węgielnym pod złe stosunki polsko-białoruskie. I wiemy doskonale, że te stosunki nigdy nie były dobre od 1994 roku. Mimo pewnych oczywiście pewnych takich jaskółek, które pojawiały się, które dawały szansę wielokrotnie tak naprawdę była szansa na normalizację tych relacji, na rozwój dobrosąsiedzkich relacji, to jednak przyjęta strategia czy takiej próby izolowania, nieskutecznej dodajmy, izolowania prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Doprowadziła do jeszcze mocniejszego zacieśniania przez ostatnie, przez ostatnie lata, przez ostatnie dekady zacieśniania relacji białorusko-rosyjskich. No i oczywiście wiemy, jak dzisiaj wygląda państwo związkowe Rosji i Białorusi. To jest skutek, to jest skutek błędnej polityki wschodniej prowadzonej przez wszystkie rządy Rzeczypospolitej po 1999 roku, czyli po przystąpieniu Polski do NATO. I to warto mieć na uwadze. Niestety telewizja Biełsad jest bardzo szkodliwym elementem polskiej polityki wschodniej, jest bardzo błędnym polity... tym elementem. Już same te reportaże, które szeroko omawiałem w roku 2023, przedstawiane przez telewizję Biełsad, że władze w Warszawie, nie tylko szkolą opozycję białoruską można powiedzieć w takich, na, takich, na takiej niwie cywilnej ale że odbywają się jakieś takie szkolenia no niby quasi wojskowe, niby wojskowe, paramilitarne na jakichś poligonach, no to naprawdę nie buduje dobre, dobrego wizerunku państwa polskiego tutaj pojawiają się oskarżenia i o dywersję i o sabotaż, i o jakieś wspieranie terroryzmu w mediach na wschodzie nie wnikając tutaj w jakby w szczegóły czy to jest prawda czy to na ile to jest prawda na ile dochodzi do jakichkolwiek takich szkoleń paramilitarnych no reportaż był w telewizji Bielsa relacjonowałem go w podcaście geopolitycznym pytanie ile jest z tego prawdy na pewno nie buduje to dobrej atmosfery między Polską a Białorusią nie buduje to atmosfery dobrosąsiedzkiej nie buduje to wreszcie stabilności geopolitycznej w naszym regionie a doskonale wiemy że to jest fundament że normalne relacje Handlowe przede wszystkim, transakcyjne z Białorusią i Rosją, są fundamentem bezpieczeństwa państwa polskiego. Choćby Polska miała mi milionową armię czasu pokoju, choćby Polska y, zakupiła dwa y, tysiące czołgów z Korei. To nigdy to nie będzie takim samym gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli Rzeczypospolitej, jak y, dobra, sprawna dyplomacja, która jest nastawiona na zasadę zero wrogów wśród sąsiadów. I to trzeba jasno, jasno podkreślić. Oczywiście trzeba też jasno sobie zdać sprawę z tego, że telewizja Bielsa jest pewnego rodzaju argumentem w negocjacjach z Białorusią. Są, zdaję sobie sprawę, że nawet wśród zwolenników normalizacji relacji Polski z państwem związkowym Rosji i Białorusi są tacy, którzy uważają, że Polska powinna natychmiast jednostronnie tu i teraz zlikwidować telewizję Bielsat. Ja osobiście uważam, że telewizja Bielsat jest bardzo szkodliwym medium, który docelowo powinien być zlikwidowany, ale powinno się to odbywać na zasadzie transakcyjnej. To nie jest tak, że możemy tutaj dawać jakieś prezenty Takiemu czy innemu państwu. Uważam, że Polska powinna no podjąć działania na rzecz normalizacji z Republiką Białoruś i uzgodnić pewne rzeczy. Polska oferuje likwidację te Telewizji Białoruś, wspieranie Telewizji Bielsat, likwidację jakiegokolwiek wsparcia dla osób podważających konstytucyjny ustrój Republiki Białoruś, a w zamian Polska otrzymuje na przykład zwolnienie polskich działaczy politycznych z więzień na Białorusi. Między innymi Andrzeja Poczobuta i wielu, wielu innych. Polska otrzymuje takie i takie ułatwienia dla edukacji w języku polskim, dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Białoruś, ułatwienia w relacjach handlowych. To powinna być transakcja wiązana, to powinny być relacje transakcyjne i oczywiście do tego powinno dojść, tylko... Tak jak już powiedziałem we wczorajszym odcinku podcastu geopolitycznego, warto byłoby wykorzystać zbliżające się wybory prezydenckie, które odbędą się 26 stycznia 2025 roku na Białorusi, aby zapoczątkować nową kartę, nowe otwarcie w relacjach z Białorusią, które byłoby dobrym wstępem do normalizowania relacji z Federacją Rosyjską. Dziękuję Państwu za uwagę.